Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z Dudą to jest taki problem, że on kompromitując się gdzieś za granicą, albo nawet i w Polsce, on kompromituje również nas i przede wszystkim nas. I to jest problem, bo gdyby on tylko siebie skompromitował, no to jeszcze można by przejść obok, obojętnie i nawet nie spojrzeć. Ale on, przemawiając, robiąc to, co robi, on sprawia, że mi jest wstyd. Tylko najgorsze jest to, że ja już nic nie jestem w stanie zrobić, bo to on jest głową państwa i to on wytycza drogę. Moi drodzy, ostatnio pan Duda został zdradzony przez swojego najlepszego partnera. No jak on to powiedział, że jest jego partnerem, no partnerem, nie wiem, strategicznym, biznesowym, nie wiem jakim partnerem, ale został zdradzony. I zamiast wyrzucić mu walizy temu gościowi, który go zdradził, zamiast zakończyć znajomość, bo tak się najczęściej robi, jeśli macie przyjaciela, jakiegokolwiek tam partnera, przyjaciela, przyjaciółkę, koleżankę, chłopaka, dziewczynę, no to jeśli ona lub on was zdradzi, no to po prostu manele przez okno, za drzwi i, jak to się mówi, paszą won, ale nie. To znaczy w normalnych realiach tak, ale nie z panem Andrzejem Dudą, bo pan Andrzej Duda właśnie odbywa podróże międzynarodowe, na których wygłasza, że on wciąż jest przyjacielem tego, który go zdradził i wciąż będzie pomagał. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Ostatnio pan Duda pojechał do Stanów Zjednoczonych spotkać się z tym starszym panem na jednym z przemówień. Tam go, no, wygwizdali go Polacy i tak dalej, ale to opozycja, totalna opozycja, no to tak jest zawsze, nie? Ale to, co Duda powiedział, no to posłuchajcie. Jak podają media, w tym przypadku zacytuję wam WP.pl, narada z Bidenem, Duda o szczegółach. Prezydent przekazał nam, jaka jest sytuacja w USA w sprawie dotyczącej pomocy dla Ukrainy. Zapewnił, że uzyska wsparcie dla tej kontynuacji w kongresie. Aha, czyli Duda pojechał tam załatwiać interesy Ukrainy dla Ukrainy. Czyli on tam nie pojechał jako prezydent Polski, tylko on tam pojechał po tym wszystkim, co prezydent Ukrainy mu zrobił. Przysłowiowego kopniaka dostał, kopniaka na arenie międzynarodowej w Nowym Jorku na zjeździe ONZ. Kopniaka, a ten pojechał walczyć o interesy nie polskie, ale Ukrainy, że on tam chce wsparcie. Po zakończonej wideokonferencji zwołanej przez prezydenta USA Joe Bidena. Jak przekazał Biden, zapewnił podczas narady, że w USA jest poparcie dla pomocy Ukrainie, przede wszystkim tej militarnej. Wezwał wszystkich do podtrzymania pomocy dla Ukrainy. Tutaj mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy zapewnili o jedności w tym zakresie. Jesteśmy nadal wszyscy przywódcy zdeterminowani do tego, by wspierać Ukrainę, powiedział Andrzej Duda. No ja myślę, że pan Andrzej Duda jest jedynym przywódcą, który jest zdeterminowany. No bo Joe Biden nie jest tak zdeterminowany, bo on nie traci tyle, ile traci Andrzej Duda. Bo on ma swojego wysłannika, attaché wojskowego Andrzeja Dudę, który załatwia za niego wszystkie interesy. Ukraina potrzebuje pomocy, zarówno tej militarnej, jak również humanitarnej, dodał Duda. Prezydent USA, Biden, podkreślił nasze niezwykłe, odpowiedzialne i rozsądne zachowanie wobec prowokacji, które spotykają nas ze strony białoruskiej. Wspomniał bardzo wyraźnie o przekroczeniu granicy przez śmigłowce białoruskie, że zachowaliśmy się bardzo odpowiedzialnie, a to fajnie, pogłaskał, pogratulował panu. Także jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, że dziękuję, no mówi, że tam Biden mu dziękuję za konsultacje z sojusznikami w tej sprawie i że oczywiście możemy być tu pewni 100% wsparcia ze strony NATO, zarówno kwatery głównej, jak i państw członkowskich. Kwaterą główną NATO obecnie, taką militarną, jest Polska. I teraz słuchajcie, chcę też podkreślić, że jesteśmy państwem kluczowym na przyszłość, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, bo jedyna autostrada, która biegnie z Europy Zachodniej do Ukrainy, biegnie przez Polskę. To jest autostrada A4, stwierdził Duda. Drogi kolejowe najlepszej jakości biegną przez Polskę. Lotnisko w Rzeszowie na światowym poziomie, blisko ukraińskiej granicy, jest dzisiaj połączeniem lotniczym z Ukrainą. I teraz słuchajcie. Wspieraliśmy Ukrainę i będziemy wspierali. Będziemy to robili spokojnie i konsekwentnie. Także jeśli chodzi o nasze zobowiązania sojusznicze, zapewnił prezydent Duda. Panie Andrzeju, jakie zobowiązania sojusznicze? Czy my coś podpisywaliśmy? Przeciętny Kowalski powie, że nie. Ale tak, w 2016, chyba też w 2000 za PO też podpisywali, moi drodzy, oni napodpisywali się
Naprawdę, aż ich ręka bolała, tak ich wiesz, biła ręka, że musieli podpisywać, więc napodpisywali tych umów różnych paktów. I teraz mamy to, co mamy. A teraz druga strona medalu. Jeśli ktoś was zdradził, jeśli ktoś was bardzo źle potraktował i wy zamiast pokazać swój charakter, żeby ten ktoś was przeprosił, to wy na forum międzynarodowym, na forum światowym mówicie, że wspieracie i będziecie wspierać Ukrainę. Czyli to tak, jakby ktoś wam zrobił krzywdę, a wy później pójdziecie do telewizji i powiecie, że wy tę osobę lubicie, że jesteście ich dłużnikami, tych, którzy was krzywdzili, przez to jest jakieś seppuku. To ja nie wiem, jak to nazwać. Ja naprawdę nie wiem, jak nazwać słowa Dudy. Po tym, co tamci nam robią, on teraz kompromituje nas jeszcze bardziej niż tydzień temu. Jeszcze bardziej, bo on pokazuje, jacy słabi jesteśmy. Teraz jak tamci mają nas szanować? Nie tylko tamci, jak inni na całym świecie mają nas szanować, skoro mamy prezydenta, który dostał kopniaka i zamiast zamknąć drzwi i wyrzucić tego, który dał tego kopniaka, to on mówi, że nie bolało i ogólnie to ma jeszcze drugi pośladek i nie jest źle. Nie jest źle. Trzeba wybaczyć i nadal będzie pomagał, nie? To jest po prostu szczyt. Ale jeśli, moi drodzy, chodzi o zobowiązania, to wcale nie jest takie śmieszne, bo ostatnio minister spraw zagranicznych, czyli ten, który jeszcze nie wyleciał za tą aferę wizową, nie wiem dlaczego, pan Rau, był gościem u pana Rymanowskiego. I u tego pana Rymanowskiego, no zobaczcie sobie, co on tam powiedział. Nasze relacje z Ukrainą sprowadzają się do tego, że wypełniamy wszystkie nasze zobowiązania, uprzednie zobowiązania natury wojskowej, politycznej, etc., także wszystkie te, które wynikają z naszego członkostwa w Sojuszu. Ale ta sprawa dzisiejszego spotkania to nie jedyna. On powiedział, zobowiązania wypełniamy militarne i polityczne, także te wynikające z członkostwa w NATO. Czyli tak, także te, które wynikają z członkostwa w NATO, to okej, okay, to jest drugi fragment tej wypowiedzi, ale pierwszym fragmentem było, zobowiązania wypełniamy militarne i polityczne. On mówi to samo, co Duda. Jakie zobowiązania militarne i polityczne wobec Ukrainy, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie? Bo to ona, to ta druga część okej, okay, ale ta pierwsza? O zobowiązania? Wypełniamy my zobowiązania? Jakie? My nie mamy żadnych zobowiązań, panie Rau. No takie czysto polskie nazwisko, pan Rau. Nie wiem, co to za nazwisko, no ale chyba polskością nie zalatuje. Moi drodzy, no i mamy takich dwóch delikwentów, zwłaszcza Dudę, który jeździ i jeszcze się kompromituje bardziej. To znaczy siebie. On kompromituje siebie, ale on przede wszystkim kompromituje mnie, was, kilkadziesiąt milionów Polaków na całym świecie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie da się tego słuchać, tego bełkotu. Napiszcie, co o tym sądzicie. No mamy takiego prezydenta, jakiego mamy. Cóż zrobić? Jeździ, kompromituje nas, śmieją się z nas, bo ten prezydent Ukrainy spoliczkował go, no pojechał z nim z grubej rury, a ten teraz mówi, że on może na niego liczyć zawsze, wszędzie i o każdej porze. Gościa, który go zdradził i poszedł do Scholza. Ale co ważne, to on nie tylko jeździ, on nas nie tylko kompromituje jadąc gdzieś, bo on nas również kompromituje na tych takich wideokonferencjach, czyli on nas kompromituje dosłownie wszędzie. Jak taki prezydent Ukrainy ma teraz nie iść jeszcze dalej, skoro on wie, że cokolwiek by nie zrobił, to i tak będzie pomoc. No przecież Duda to powiedział. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, papa.